Powracamy do rozpatrzenia punktu 9 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu księgach wieczystych, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Ligię Krajewską oraz przeprowadził dyskusję. Pan poseł z wnioskiem formalnym, bardzo proszę.